Kościerzyna, podobnie jak wiele innych miejscowości na Kaszubach, ma już dwujęzyczne tablice. Od 19 lipca wjeżdżających do miasta wita nie tylko tradycyjny napis w języku polskim, ale również kaszubskim. Polsko-kaszubskie nazwy funkcjonują już między innymi w powiecie bytowskim, chojnickim i kartuskim. Ich zadaniem ma być akcentowanie odrębności regionu i przywiązania do kaszubskiej kultury i tradycji. Pojawienie się dwujęzycznych tablic w Kościerzynie to inicjatywa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. W zeszłym roku przeprowadzona została akcja promocyjna i zbieranie podpisów mieszkańców popierających zamontowanie tablic. Wniosek trafił do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, które sfinansowało całą inwestycję. Konsultacje, które zostały przeprowadzone w zdecydowanie wysokim procencie, bo to przecież prawie 100% poparcie dla tego projektu z tych osób, które wzięły udział w konsultacjach. Myślę, że dla mnie to jest rzecz oczywista, że ta nazwa w języku kaszubskim jest, ale myślę, że to jest dobrze odebrane i myślę, że będzie to dobry element promocyjny miasta. Co zaskakujące, moment zainstalowania 6 okalających miasto tablic nie został nagłośniony tak jak akcja promująca. Dwujęzyczne nazwy pojawiły się przy wjazdach bez zapowiedzi, co może dziwić, zwłaszcza, że w tym samym czasie odbywały się Dni Kościerzyny i Jarmark Bzycki, a to zdawałoby się najlepszy czas na podkreślanie kaszubskiego charakteru miasta. Czy władzom uda się jeszcze wykorzystać tę okazję? Burmistrz ma nadzieję, że tak i zapowiada chęć zorganizowania oficjalnego odsłonięcia dwujęzycznych tablic. Ja byłbym zadowolony, gdybyśmy zrobili to jednocześnie z miastem, z gminą i z gminami w powiecie kościerskim. Tam myślę, że to potrwa troszeczkę dłużej. Zastanowimy się z Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim, czy takie oficjalne, formalne otwarcie przeprowadzić. Ja nie sądzę, że wszystko musi być robione z pompą, ale być może takie głosy się słyszy, że jednak to jest element ważny. Kościerzyna jest pierwszą miejscowością w powiecie kościerskim, w której zamontowano polsko-kaszubskie oznaczenia. Jeszcze w tym roku nowe tablice mają pojawić się w gminie Kościerzyna, Lipusz i Dziemiany. Wniosek w tej sprawie przygotowuje gmina Karsin.